Cześć! Witajcie moi drodzy, Michał Bigoraj, porozmawiajmy o muzyce. Witam Was w pierwszym tegorocznym vlogu. To będzie krótki vlog, w którym przede wszystkim bym chciał Was powitać, powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Was widzę, że Wy widzicie mnie, że nadal jesteście ze mną i mam nadzieję, że będziemy się widzieli regularnie, co tydzień, jak zawsze, w każdą środę o 20. Oczywiście czasami są wyjątki od tej daty i godziny, ale docelowo będę chciał zachować poprzednią cykliczność, poprzednią częstotliwość. Zatem mam nadzieję, że wszystkie vlogi, podobnie jak w poprzednim roku, także w tym, będą miały swoje premiery zawsze w środę o godzinie 20. A tego vloga nagrywam we wtorek, 9 stycznia. Przed godziną 21, jak widzicie, wieczorową porą. No i bym chciał, oprócz tego, że tak jak powiedziałem, przede wszystkim chcę Was powitać i raz jeszcze życzyć Wam wspaniałego nowego roku i tego, żeby on był najlepszy w Waszym dotychczasowym życiu. To bym chciał Wam też powiedzieć o kilku zmianach, które nastąpiły w moim życiu zawodowym i które będą miały również miejsce na tym kanale. Zacznę od tego, że od wczoraj jestem oficjalnie pracownikiem Warszawskiego Teatru Rampa, w którym mam przyjemność pełnić funkcję głównego specjalisty do spraw promocji i komunikacji. No i zgodnie z nazwą będę zajmował się szeroko rozumianą komunikacją i promocją, czyli kontaktem z mediami, obsługą promocyjną, marketingową, medialną, reklamową, spektakli, widowisk muzycznych, które mają miejsce w teatrze, w tym takich widowisk teatralno-muzycznych, jak chociażby znakomite widowisko Rapsodia z Demonem, oparte na twórczości zespołu Queen, czy też musical, a bardziej widowisko teatralne-muzyczne, depesze nawiązujące do twórczości Depeche Mode oczywiście, ale także, a może przede wszystkim do subkultury fanów tej zasłużonej dla muzyki formacji. Premiera tego widowiska będzie miała miejsce w tym roku, 24 marca. Z pewnością jeszcze nie raz Wam będę mówił na temat samej mojej pracy dla Rampy, na temat tytułów, które będę promował, na temat tego, czym jest teatr muzyczny, czym jest widowisko muzyczno-teatralne, czy też teatralno-koncertowe, czym jest musical. Jest to bowiem bardzo ciekawe zagadnienie i na pewno nieraz w moich vlogach wątek rampy, ale generalnie widowisk muzycznych będzie się przewijał, pojawiał nie tylko z racji mojej pracy i wykonywanej funkcji, ale także z tyłu tego, że po prostu ten format muzyczny, ta forma muzyki jest mi także bliska. Także trzymajcie za mnie kciuki. Śledźcie repertuar rampy. Zapraszam Was oczywiście na spektakle serdecznie. Będziecie też mieli okazję dzięki temu spotkać i poznać się ze mną. Także mam nadzieję, że widzimy się w rampie na wydarzeniach, które będą miały miejsce w tym zasłużonym dla polskiego teatru miejscu. Ale też mam nadzieję, że będziecie się widzieli jak zawsze cyklicznie ze mną. Nie tylko na moim kanale, który właśnie oglądacie, ale także na moich innych social mediach, na moim profilu dziennikarskim na Facebooku, na moim profilu dziennikarskim i nie tylko, na Instagramie, na mojej stronie internetowej www.michalbigoraj-omuzyce.pl, dzięki której możecie kontaktować się ze mną i zlecać mi różne usługi dziennikarskie czy reklamowe związane z muzyką. Jestem otwarty także na takie formy współpracy, o czym przypominam. Przypominam także o tym, że możecie wspierać mnie na moim profilu na Patronite i tym samym przyczyniać się do rozwoju mojego kanału. Oczywiście linki do tych wszystkich wymienionych przeze mnie miejsc zostawię także w opisie tego filmu. A teraz powiem kilka słów na temat tego, co będzie na tym kanale w tym roku. Będą przede wszystkim zmiany techniczne, wizerunkowe, jakościowe. Mam nadzieję, że już kolejny odcinek te zmiany przyniesie i te zmiany ocenicie dobrze i wyjdą one na plus temu kanałowi. Jeżeli chodzi o merytorykę, to nadal będę starał się vlogi mieszać z wywiadami, z muzykami. W tym roku planuję chociażby wywiad z Kazikiem,
wywiad z Racem Kamińskim, wywiad z Mieczysławem Jureckim z Budki Suflera. Niezależnie od tego będę również robił co jakiś czas wywiady dla portalu infomusic.pl, wywiady online. Jeden z tych wywiadów z Robertem Gawlińskim mam już wstępnie umówiony. Oczywiście będę też robił vlogi tematyczne. Jestem otwarty na Wasze różne sugestie. Proszę, żebyście zostawiali mi je przede wszystkim w komentarzach pod tym filmem, ale także kontaktując się ze mną, czy to mailowo, czy to poprzez inne moje social media. Pamiętajcie również o tym, że wspierając mnie na Patronite możecie realnie mieć wpływ na to, jakich będę miał gości, jakie tematy będę podejmował, o czym i z kim będę o muzyce rozmawiał. Zmiany są też na moim profilu na Facebooku dziennikarskim, ale żeby te zmiany były Wam lepiej znane, to zachęcam Was do tego, abyście ten profil odwiedzili, zapoznali się z nim i regularnie byli jego odbiorcami. I kończąc już powoli tego krótkiego, powitalnego, noworocznego vloga, przypominam o tym, że z okazji moich 40 urodzin, które przypadają 7 marca tego roku, zamierzam zrobić vlog specjalny, być może kilkuodcinkowy. I chciałbym, żebyście Wy zadecydowali o tym, o czym ten vlog będzie. I tutaj do wyboru macie 4 możliwości. Czy mam zrobić vloga na temat 40 najlepszych ulubionych płyt mego życia, 40 najlepszych ulubionych utworów mojego życia, 40 najlepszych koncertów, na których byłem, czy 40 moich ulubionych zespołów, artystów, których bym w tym topie widział. Także 4 możliwości do wyboru. Proszę Was, żebyście zostawiali swoje propozycje, swoje wpisy w komentarzach pod tym filmem. Tradycyjnie zachęcam Was do śledzenia, do subskrypcji, do komentarzy, także na inne tematy, do lajkowania, do śledzenia moich innych platform w social mediach. No i także oczywiście do śledzenia repertuaru Teatru Rampa i do czynnego brania udziału w widowiskach i spektaklach, które ten teatr ma w swoim repertuarze. A za dzisiaj dziękuję. Życzę Wam pięknego nowego roku, pełnego muzycznych wrażeń, doznań i emocji. Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!